dobry Państwu. Ja przygotowałem dla Państwa prezentację przecudnej urody, a także fragment filmu, ale niestety nie będę mógł pokazać z przyczyn technicznych. Także po części Państwu będę opowiadał o tym, co na tej prezentacji jest. Mam nadzieję, że zrobię to tak, że Państwo nie odczujecie żadnej różnicy pomiędzy moimi słowami a prezentacją. Państwa, dwa niezwykle ważne filmy. Wiem, że na Akademii Filmu Polskiego się pokazuje wyłącznie filmy ważne, ale te filmy są zupełnie wyjątkowe i bardzo dobrze złączone razem w parę. Złączone na kilka różnych sposobów. Tym między innymi, co je łączy, jest Festiwal Filmowy z 1977 roku, Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku, który jest jednym z nie chcę powiedzieć najważniejszych, ale chyba najbardziej obrośniętych legendą, a może po prostu najbardziej obrośniętym legendą festiwalem w całej historii festiwalów polskich filmów fabularnych w Gdańsku, a później w Gdyni. I tą legendę da się bardzo prosto zdefiniować. Mianowicie legenda, która towarzyszy festiwalowi z 1977 roku, to jest legenda całego środowiska filmowego zjednoczonego we wspólnym oporze przeciwko władzy. Kiedy mówię o całym środowisku filmowym, to mam na myśli filmowców, ale także krytyków, ale także publiczność. I ten rok 1977 właśnie jest takim momentem, który do dzisiaj funkcjonuje jako taki świetlany przykład właśnie tej niebywałej jedności środowiska, które zawsze jest podzielone, tak? Nigdy nie jest jedne i jednolite, bo oczywiście sami filmowcy są środowiskiem jak każde, a może bardziej niż każde podzielone, bo oprócz rozmaitych personalnych lubień i nielubień, to mamy do czynienia oczywiście z bardzo silną rywalizacją o środki, które są zawsze za skąpe i o prestiż. Naturalna jest taka pewna rysa konfrontacji pomiędzy środowiskiem filmowców i krytyków. Oczywiście też nie zawsze gładkie są relacje pomiędzy publicznością a filmowcami, więc jak gdyby z samej natury rzeczy te środowiska i wewnątrz siebie i pomiędzy sobą są zazwyczaj dosyć mocno zantagonizowane i tak pewnie musi być. A to był taki jeden moment, w którym nie chcę powiedzieć, że tak się stało realnie, chociaż pewnie do pewnego stopnia stało się realnie, ale w każdym razie w niezwykle skuteczny sposób został właśnie utworzony mit absolutnej jedności środowiska w sprzeciwie wobec uroszczeń władzy politycznej. I ten mit, on jest do dzisiaj żywy. Żeby nie być gołosłownym, on bardzo mocno wybrzmiał na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Między innymi taki zwyczaj jest na tym festiwalu, że się pokazuje takie krótkie kroniki festiwalowe robione przez studentów szkół filmowych. I jedna z tych kronik była poświęcona, można powiedzieć, Filipowi Bajonowi. Bajon był pokazywany, jak jedzie z Łodzi do Gdańska w związku ze swoim najnowszym filmem, czyli Kamerdynerem. I to było przeplatane jego wspomnieniami z festiwalów różnych, przy czym właściwie najwięcej miejsca on poświęcił właśnie festiwalowi 77 roku i powiedział tam takie zdanie, no to ten festiwal, kiedy żeśmy pogonili kota władzy, tak, dosłownie użył takiego zwrotu i na tegorocznym festiwalu takich akcentów, w których środowisko manifestowało swoją taką pewien dystans, mówiąc delikatnie, w stosunku do władzy politycznej było więcej i często można było słyszeć i w publicznych wystąpieniach, i w kuluarach właśnie te odwołania do roku 77. Także ten kontekst sytuacji politycznej bardzo mocno w tych obydwu filmach wybrzmiewa i ze względu na to, o czym one są, o czym zaraz będę mówił, ale także i właśnie ze względu na tą sytuację tego, w jaki sposób one zaistniały w świadomości polskiej publiczności w 77 roku i w jaki sposób zaistniały na festiwalu. Jeżeli chodzi o tą sytuację na festiwalu, to sytuacja, można powiedzieć, była taka dosyć osobliwa, ponieważ
w jakiś dziwny sposób rywalizowały o palmę pierwszeństwa dwa filmy, właśnie te dwa filmy, które dzisiaj będą pokazywane. Czyli jak gdyby było całkiem oczywiste, że jeden z tych dwóch filmów musi wygrać festiwal. Skądinąd dzisiaj można zapytać, dlaczego? Przecież były rozmaite inne filmy na festiwalu. I jakoś tak też było całkiem oczywiste, że właściwie o tym, który ten z tych filmów wygra, decyduje władza polityczna, a jury pełni rolę tylko takiego pasa transmisyjnego i takiego listka figowego. I najmocniejszym takim kandydatem do nagrody był film pod tytułem Człowiek z marmuru Andrzeja Wajdy, który był bardzo taki wprost polityczny. One obydwa były czytane w kluczu politycznym, ale barwoochronne, polityczność barwoochronnych nie jest taka, taka jednoznaczna i oczywista. Natomiast Człowiek z marmuru oczywiście był filmem absolutnie i wprost politycznym. No, Andrzej Wajda oczywiście wielkim reżyserem był. Zanussi miał bardzo mocną pozycję w polskim kinie wówczas, ale jednak nie taką jak Wajda. Człowiek z marmuru jest filmem takim bardziej filmowym, bardziej spektakularnym, zrobionym z o wiele większym rozmachem. W związku z tym wszystko przemawiało za Człowiekiem z marmuru, za wyjątkiem tego, że władza polityczna absolutnie nie chciała tego filmu nagrodzić. I w związku z tym powstał taki diabelski zamysł, żeby przeciwstawić sobie te dwa filmy i w związku z tym tych dwóch twórców i nie przyznać żadnej nagrody Człowiekowi z marmuru, a nagrodzić film pod tytułem Barwoochronne. I doszło w związku z tym do dwóch aktów sprzeciwu ze strony środowiska filmowego. Jeden był taki, że ponieważ Człowiek z marmuru ostatecznie w ogóle nie został zauważony w werdykcie festiwalowym, to dziennikarze akredytowani przy tym festiwalu postanowili przyznać własną nagrodę Wajdzie i tutaj jest taka sytuacja, która, no, że tak powiem, należy do annałów historii polskiego kina. Schody do budynku NOTU w Gdańsku, w którym się wówczas odbywał ten festiwal i przedstawiciele dziennikarzy, którzy wręczają Andrzejowi Wajdzie cegłę obwiązaną z tą rzeczką jako materialny przejaw nagrody dziennikarzy, którą ten film otrzymuje. Tak? Czyli można powiedzieć, że dziennikarze sprzeciwili się władzy i nagrodzili właśnie Człowieka z marmuru za pomocą tej cegły, co jest powiązane z, oczywiście z fabułą filmu, co Państwo zobaczycie. No ale werdykt oficjalnego jury zgodnie z życzeniem władzy był taki, że ma ten film, że mają wygrać Barwoochronne i Krzysztof Zanussi ma odebrać nagrodę publicznie, co było zaplanowane jako taki pszczyczek w nos Andrzejowi Wajdzie. I Zanussi nie chciał się dać, że tak powiem, wykorzystać w ten sposób. W związku z tym postanowił, że on po prostu nie weźmie udziału w tej uroczystości. No i wymówił się tym, że akurat ma zdjęcia do filmu w Krakowie w tym czasie, co rzeczywiście było prawdą. I w tym momencie opowiadam historię o Zanussi, który pisał w swojej książce i mówił także w telewizji kilka razy. Mianowicie władza postanowiła, że jednak Zanussi musi być, więc podstawiła samolot specjalny wojskowy i powiedziała, to my pana zawieziemy do Krakowa, pan przez ten cały dzień będzie robił zdjęcia w Krakowie, po czym przywieziemy pana z powrotem do Gdańska, żeby pan odebrał nagrodę. No i Zanussi opowiada, że kiedy leciał do tego Krakowa, to się zgadał z pilotem i zapytał pilota, czy ten samolot nie może się zepsuć na lotnisku w Krakowie, tak żeby nie mógł wrócić z powrotem do Gdańska. No a pilot okazało się, był fanem kina i powiedział, okej, samolot się może zepsuć absolutnie, ale pod warunkiem, że pilot będzie mógł uczestniczyć w zdjęciach. No i taki deal zawarli i w związku z tym Zanussi nie wrócił na odebranie nagrody, za co dostał owację potężną na festiwalu, ponieważ wszyscy tą sytuację dobrze czytali, tak, że Zanussi dlatego nie odebrał nagrody osobiście, bo nie chciał uczestniczyć w tej całej rozgrywce władzy. I jeszcze jedna rzecz, która się zdarzyła na tym festiwalu w 1977 roku, to było Forum Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Taka postać, która w relacjach ówczesnych filmowców jawi się jako postać bardzo złowroga, czyli Janusz Wilhelmi, który był wówczas
odpowiadał za kinematografię i był takim człowiekiem, który żądał upolitycznienia kina, tak? Czyli jego wizja polskiego kina była taka, że to kino ma właściwie produkować filmy, które są zgodne z życzeniami władzy. I na tym posiedzeniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich filmowcy otwarcie, wprost w wielu wystąpieniach wystąpili przeciwko tej wizji i przeciwko wiceministrowi odpowiedzialnemu za kinematografię. I to był właśnie ten moment, do którego nawiązywał Bajon, kiedy mówił, że pogoniliśmy kota władzy w 1977 roku. Janusz Wilhelmi, który, ja to pamiętam, bo w tym czasie z moich rozmów z młodymi filmowcami, pamiętam jak oni mówili z takim jakby złowieszczym tonem właśnie o Januszu Wilhelmi jako człowieku, takim właściwie politruku, który ustawia tą kinematografię, czy chce ustawić według swoich politycznych życzeń. Nie był długo wiceministrem, ponieważ bodaj rok później, w 1978 roku, zginął tragicznie w wypadku samolotu do Bułgarii. No, proszę Państwa, więc to jest rok 1977, kiedy te filmy wchodzą na ekrany. Natomiast chciałbym teraz troszeczkę poświęcić miejsca historii tego, jak one w ogóle powstały. Znaczy, historia powstania jest ciekawa tak naprawdę, jeżeli chodzi o Człowieka z marmuru, ponieważ ona sięga wstecz 15 lat. Sięga wstecz początku lat 60., roku 62-63, momentu, w którym Andrzej Wajda był jak gdyby w takim momencie nie najlepszym, można powiedzieć, w takim momencie zawahania. Wajda miał bardzo dobrą drugą połowę lat 50., kiedy tak naprawdę zdobył tą pozycję ogromną, którą później konsekwentnie przez całą karierę utrzymywał, tak, z tymi swoimi klasykami ze szkoły polskiej, czyli Kanałem, Popiołem i Diamentem, zwłaszcza te dwa filmy, tak, bo powiedzmy sobie Lotna czy Samson były gorzej przyjęte. W każdym razie on czuł w latach 60., na początku lat 60., że coś się skończyło, coś się wypaliło i on musi zmienić formułę. I właściwie całą dekadę lat 60. właśnie szukał tej nowej formuły. To nie była najlepsza dekada Wajdy. W związku z tym robił różne filmy, tak? Robił takie filmy jak Bramy Raju, który właściwie nikt chyba w Polsce nie widział, ponieważ Wajda nie znosi tego filmu po prostu i wszystko robił, żeby polska widownia go nie obejrzała. Jak Popioły, które były takim zaczynam potężnej dyskusji narodowej. Z drugiej strony Samson, czyli taka historia wojenna, ale jednocześnie Niewinni czarodzieje, czyli współczesna, ale jednocześnie autotematyczne kino pod tytułem Wszystko na sprzedaż, tak? Czyli to taki okres, kiedy on próbował rozmaitych rzeczy, to czasami mu wychodziło lepiej, czasami gorzej, ale generalnie rzecz biorąc, dekada lat 60. uważa się, że w twórczości Wajdy jest takie troszeczkę niższa, troszeczkę słabsza. I w ramach tego poszukiwania, właśnie po serii filmów głównie historycznych, postanowił zwrócić się ku tematowi współczesnemu. No i jak sam pisze w swoich wspomnieniach, na trop naprowadziła go taka notatka, którą chciałem Państwu rzucić na ekran, ale ponieważ nie mogę, to ją przeczytam. Mianowicie notatka w gazecie, która brzmiała tak. Do urzędu zatrudnienia przyszedł murarz, ale odesłano go z niczym, bo nowa huta potrzebowała już tylko ludzi do odlewni stali. Jedna z urzędniczek przypomniała sobie jednak twarz tego człowieka. To był przecież znany przodownik murarski, gwiazda minionego politycznego sezonu. Czyli taki moment, prawda, kogoś, kto był bardzo ważny jako właśnie przodownik pracy, czyli człowiek należący tak naprawdę do tych okresu forsownej industrializacji, okresu stalinizmu. Wtedy mieliśmy instytucję przodowników pracy i kult przodowników pracy, który to przodownik pracy stracił tą swoją pozycję, przyszedł do Urzędu Pracy, ale mało kto go tam pamiętał. No i to był właśnie ten zaczyn. W związku z tym poproszono Aleksandra Ścibora-Rylskiego o to, żeby on napisał scenariusz. Dlatego na niego padło, ponieważ on miał w swojej karierze okres pisania powieści socrealistycznych po prostu. W związku z tym dobrze znał i poetykę i przy okazji pisania tych powieści jeździł
w teren, więc wydawał się być właściwą postacią. No i napisał właśnie taki zarys scenariusza, ale ponieważ Wajda nie chciał, żeby to był film czysto historyczny, chciał także, żeby ten film był współczesny, więc dołożono do tego postać młodej studentki szkoły filmowej, która chce zrobić właśnie film o przodowniku pracy. I to był podstawowy pomysł na ten pierwszy film, na ten film, który się utrzymał do samego końca. Ta dwudzielność, prawda, czas teraźniejszy, młoda studentka, która chce się dowiedzieć prawdy podczas robienia filmu o przodowniku pracy i z drugiej strony historia tego przodownika, który był na świeczniku, a potem spadł, nie wiadomo dlaczego właściwie. Tak to się wszystko zaczęło. Ściberolski napisał scenariusz, który się ukazał w 1963 roku w piśmie pod tytułem Kultura. No i bardzo szybko się okazało, że tego filmu nie można zrobić po prostu. Nie można zrobić, ponieważ wczesne lata 50., okres przodowników pracy był tematem nieistniejącym w polskiej kinematografii. Po prostu nie robiło się filmów o tym, ponieważ było to zbyt politycznie, jak gdyby niebezpieczne. I ten temat przeleżał przez następnych lat, no 13-14 mniej więcej. Zmieniła się ekipa polityczna, prawda, część starej ekipy odeszła, w latach 70. przyszła do władzy nowa ekipa i w pewnym momencie się okazało, że ten temat być może wrócić. Na zasadzie zupełnej nowości, ponieważ jak Państwo prześledzicie historię polskiego kina, to w historii polskiego kina przed Człowiekiem z Marmuru po prostu nie ma filmów na ten temat, tak? Nie ma filmów fabularnych dotyczących właśnie okresu tego politycznie rzecz biorąc stalinowskiego i nie ma filmów o przodownikach pracy, a już zwłaszcza nie ma filmów, które pokazywały całą inicjatywę przodowników pracy jako pewien typ manipulacji politycznej. Także pod tym względem film Wajdy otwiera absolutnie nowy temat w historii kina polskiego. No i skoro już powiedziałem o czarnym charakterze owego okresu, czyli ministrze Januszu Wilhelmim, chcąc podkreślić, proszę Państwa, że ja referuję Państwu pewne środowiskowe opowieści, tak? Ja nie, oczywiście nie znałem tych ludzi, a nawet gdybym znał, to bym o nich może nie odważył się mówić, ale referuję pewną taką wiedzę, która powszechnie w środowisku i w historii kina polskiego na ich temat funkcjonuje. No więc czarnym charakterem był Janusz Wilhelmi, ale to troszeczkę później. Natomiast bohaterem pozytywnym był minister kultury Józef Teichma. Powszechnie się uważa, że Teichma był człowiekiem, który odważył się skierować ten człowieka z marmuru do produkcji, wbrew oporowi wielu ludzi otaczających go w momencie kierowania do produkcji, a zwłaszcza w momencie, kiedy film był już gotowy i były bardzo mocne naciski na to, żeby tego filmu w ogóle nie pokazywać, umieścić go na tak zwanych półkach, co jednak się nie stało. No, takie bardzo znane wypowiedzi Teichmy, jedna z najbardziej znanych jest taka, że wolę z Wajdą wygrać niż z Filipskim przegrać, tak? Ryszard Filipski, czyli aktor i reżyser, który był kojarzony z takim środowiskiem partyjnym i to właściwie jest takim narodowym odłamem środowiska partyjnego, a zarazem nie był uważany za jakiegoś szczególnie utalentowanego reżysera, no więc Teichma powiedział, że woli zaryzykować i woli mieć kłopoty z rzeczywiście wartościowym filmem niż z filmem, który jest bezpieczny politycznie, ale który wartościowy nie będzie. Teichma był przy tym no, takim po prostu też człowiekiem aparatu partyjnego, w związku z tym on walczył o ten film, ponieważ uważał, że ten film koniec końców odegra pozytywną rolę także i w kontekście takiej właśnie idei marksistowskiej. Jeden cytat, tak? Kiedy Teichma tłumaczy Teresie Turańskiej, który udzielił wywiadu w 2005 roku, tłumaczy motywy swojej decyzji. Tak? I mówi tak, przecież początek lat 50. był okresem także spontanicznych, nie tylko wyreżyserowanych inicjatyw. Jednak idea przodownictwa pracy, tak wyraźnie zanegowana w filmie, nie sprowadzała się tylko do manipulacji, była jakąś próbą wyrwania się dosłownie i metaforycznie z dna Europy, w jakim znajdowaliśmy się po wojnie. Była próbą stworzenia symbolu polskiego awansu. My chcemy
na tamte pomyłki patrzeć jak na dramat, nie jak głupotę, tak? Czyli w intencją Teichmy było takie w sumie po tym takim krytycznym oczyszczeniu, no, oddanie sprawiedliwości tej idei przewodnictwa pracy i tej całej idei industrializacji z przełomu lat 40. i 50. oddanie, można powiedzieć, czci. Cześć dziewczęca, nie jest czym wymysłem, tak? Czci. To cytat z Miłości Blondynki Forman. Oddania czci ludziom, którzy, że tak powiem, budowali, pracowali wtedy po prostu. I zresztą pewne elementy tutaj tego przechodzą do filmu. Jest taki moment w filmie, kiedy bohaterowie stoją chyba na gmachu budynku, chyba w Nowej Hucie, o ile pamiętam, albo przy Hucie Katowice, ale to jest chyba Nowa Huta. I jeden z bohaterów, inżynier Witek, który zresztą był ciężko doświadczony przez władzę stalinowską, mówi, no niech pan popatrzy, ktoś to przecież zbudował. Tak? Więc taka idea, jak gdyby nie potępiania tego w czambu, tylko pokazania, że rozmaite manipulacje no były, jak gdyby, były oczywiście niedobre, ale nie określały całości tej historii. Ona w filmie Wajdy jest. No dość, że Wajda koniec końców ten film zrobił w dosyć osobliwy zresztą sposób, ponieważ o ile wątek, że tak powiem, historyczny był dobrze napisany przez Cibora Rylskiego i tutaj niewiele się zmieniło, o tyle wątek bieżący właściwie był pisany prawie że z dnia na dzień. Ten scenariusz został skierowany do produkcji w takiej formie jak gdyby szczątkowej, także wiele rzeczy jak gdyby wymykało się w ogóle spod kontroli scenariuszowej, jak mówię, było efektem zupełnie spontanicznej sytuacji. Jeszcze jedna rzecz, która była bardzo ważna dla tego filmu i też stanowiła otoczkę polityczną i z którą Wajda zresztą mierzył się do końca chyba swoich dni, bo wielokrotnie do tego powracał i który to wątek zresztą jakoś tam nawiązuje też tematycznie do barw ochronnych, mianowicie kwestia poprawek do Konstytucji w 76 roku. W 76 roku środowiska partyjne zapragnęły wpisać do Konstytucji PRL-owskiej dwie poprawki. Jedną poprawkę, która głosiła, że Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, czyli Partia Komunistyczna, jest przewodnią siłą narodu konstytucyjnie. I druga poprawka, która miała dekretować po wsze czasy przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. I przeciwko tym dwóm poprawkom zaprotestowało wielu intelektualistów i pisali list przeciwko temu. No i oczywiście zbierano podpisy, szczególnie jakichś takich znanych, ważnych ludzi. Zwrócono się do Wajdy o to, żeby on to podpisał i on tego nie podpisał. Jak mówię, to, że on tego nie podpisał, tego listu, nękało go bardzo długo, bo ja w licznych jego wywiadach słyszałem, kiedy on wraca do tej sprawy. W swojej książce pod tytułem Kino i reszta świata napisał o tym tak. Pozwolicie państwo, że zacytuję. Podpisawszy któryś z protestów, nie mógłbym się dziwić, że moje filmy zniknęły z ekranów, a kolejny scenariusz czeka na decyzję latami. Piękny i szlachetny był publiczny sprzeciw. Nieźle też jednak, myślę, było czasem zrobić taki film jak Człowiek z marmuru. Ale niestety te dwie rzeczy wykluczały się całkowicie. Tak, czyli Wajda ocenił, pewnie słusznie, że jak podpisze protest, to nie dadzą mu zrobić Człowieka z marmuru, a uznał, że zrobienie Człowieka z marmuru jest ważne. I w tym tonie o tym mówił wielokrotnie, że jego zdaniem film Człowiek z marmuru przyczynił się jakoś tam do budowania świadomości społecznej, w związku z tym wniósł swoją jakąś tam cegiełkę do dalszego rozwoju politycznego wypadków i że jest to ważniejsze niż to, żeby on akurat podpisał ten list. Ale oczywiście był to akt takiego kompromisu. Dlatego mówię to o tym w kontekście barw ochronnych, ponieważ całe barwy ochronne są właśnie takim wywodem na temat tego, czy wolno iść na kompromisy, czy nie wolno.
No i Wajda uznał, że w tym momencie jest to uzasadnione, ale jak mówię, wielokrotnie, wiele lat później jeszcze do tej kwestii wracał. Film został skończony i zaczął być pokazywany. I tutaj się nagle objawiła w przypadku obydwu tych filmów niezwykłe takie zainteresowanie publiczności. O tyle paradoksalne, że instrukcje partyjne były takie, żeby pisać złe recenzje o tym filmie po prostu, więc o obydwu tych filmach. Więc jak Państwo sięgniecie do prasy ówczesnej, zwłaszcza tej prasy tak zwanej dużo wielkonakładowej, gazet, tak, bo troszeczkę inaczej było jednak z prasą specjalistyczną, czyli z takimi pismami jak Film, Ekran czy Kino. Natomiast w tej prasie ogólnie dostępnej recenzje filmów były niepochlebne, były czasami wręcz miażdżące. Poza tym te filmy nie były specjalnie reklamowane, poza tym były dystrybuowane w ten sposób, żeby też nie były powszechnie dostępne. No ale w jakiejś, na zasadzie, nie wiem, takiej może propagandy szeptanej, nagle ludzie walili na te filmy drzwiami i oknami, co ja, proszę Państwa, dzięki wczesnemu Peselowi, tak dobrze pamiętam, moje osobiste doświadczenie jest takie, że oglądałem film pod tytułem Barwy ochronne w sali nieistniejącego dzisiaj kina Polonia w Sopocie. Jeżeli Państwo znacie Sopot, to wiecie, że tam jest ulica Bohaterów Monte Cassino. I do dzisiaj pamiętam kolejkę, która się ciągnęła przez całe Monte Cassino właśnie do kina Polonia na Barwy ochronne, co było absolutnie czymś niezwykłym w owych czasach. Na filmie, jak mówię, który nie jest filmem sensacyjnym, który nie jest filmem komercyjnym, nawet na taki film nie było takich kolejek, tak? Tylko jest filmem, który polega na filozoficznych dysputach, prawda, na tematy, nie wiem, sofizmatów, cynizmu i rozmaitych innych dziwnych słów. Także rzeczywiście te filmy wzbudziły jakieś takie bardzo duże zainteresowanie publiczności. Poszła właśnie taka fama, że to są bardzo ważne filmy. Jednocześnie obydwa były przez oficjalne czynniki, no tak można powiedzieć, nie chcę powiedzieć niszczone, bo to może za dużo, ale z całą pewnością władze te filmy uwierały i chciały, żeby je jakoś tam zminimalizować. Tutaj mam znowu, Teichma wspomina tak, Teichma był ministrem kultury jeszcze wtedy. Jaroszewicz, czyli premier ówczesny, pouczył mnie. Zamów krytyczne recenzje do gazet. Zamówiłem. Agierek. Wycisz te dyskusje, bo szkodzi partii. Nie potrafiłem, rozgorzała pod hasłem oni moją zetempowską przeszłość opluwają. I rzeczywiście cały szereg oficjalnych zebrań, które zresztą jedno z nich też opisuje Teichma, proszę posłuchać. Posiedzenie Frontu Jedności Narodu w Urzędzie Rady Ministrów. Tłum ludzi na sali, siedzę w prezydium. I nagle wstaje jakaś robotnica z Łodzi i agresywnym tonem odczytuje z kartki pytanie. Dlaczego towarzysz Teichma, który w Nowej Hucie był bohaterem, wypuścił na ekrany film szkalujący jej budowniczych, opluwający socjalistyczne świętości i zniesławiający etos z robotniczej pracy? Dostaje gromkie oklaski, ona, a ja siedziałem kompletnie skamieniały. Także jak gdyby układając to w jakiś taki bardzo czytelny wzór, można powiedzieć, że z jednej strony spotyka się z niechęcią władzy, ale ta niechęć władzy jednak nie jest posunięta tak daleko, żeby ten film całkowicie, nie wiem, zamknąć, zniszczyć. Jest pokazywany, tak, tyle, że ma, jak mówię, negatywne recenzje. Z drugiej strony jest bardzo pozytywnie przyjmowany przez bardzo wielu widzów i przez środowisko krytyków filmowych. No i właśnie w takiej aurze dochodzi do... Akademia Polskiego Filmu, źródło wiedzy o kim? W takiej atmosferze dochodzi do tego festiwalu 77 roku, o którym Państwu powiedziałem. Proszę Państwa, kilka uwag na temat samego człowieka z marmuru. Może troszeczkę kontynuując, tak? Ja czasami opowiadam na temat tych lat 70. i w ogóle kina moralnego niepokoju jakimś ludziom z zagranicy, na przykład zagranicznym studentom, i zawsze mam potężne kłopoty z wytłumaczeniem dwóch rzeczy. Jak to jest, oni pytają, że w komunistycznym kraju, w którym władza właściwie wszystko może,
ta władza finansuje filmy, które są skierowane przeciwko mnie, tak? I tego właściwie strasznie trudno jest to zrozumieć. I drugie pytanie, które pada, jest takie, jak to jest, że władza, która wszystko może, po prostu nie schowała tych filmów na półce, albo nie zamknęła, tylko tutaj, prawda, niby nie lubi, a jednocześnie pozwala, tak? No to może jednak nie może wszystkiego, tak? I obydwa te pytania odsyłają jednak, pozwalają nam zrozumieć, że taki bardzo uproszczony, zmitologizowany obraz lat 70., jaki się zarysował tak w naszym przynajmniej potocznym takim rozumieniu, który polega na tym, że rzeczywiście monolityczna i niechętna władza i z drugiej strony jest społeczeństwo, on po prostu nie jest prawdziwy, tak? Jednak trzeba by to o wiele bardziej zniuansować, tak? Z jednej strony bardzo wiele czynników tutaj w to wchodzi, ale władza nie jest monolitem, tak? Ma rozmaite, są różni ludzie i różne skłonności. Jedni są bardziej, nazwijmy to, liberalni, inni są bardziej zasadniczy, tak to nazwijmy. Dalej to jest też władza, która nie chce występować z pozycji takiego zamordyzmu, tylko raczej przedstawia siebie jako władzę oświeconą, tak? No więc jak władza oświecona, to nie bardzo wypada rozmaite takie zamordystyczne gesty wykonywać. Dalej to jest władza Krafi, która jest za granicą ze światem zachodnim, więc też nie za bardzo wypada jej pokazywać taką nieładną twarz. Dalej jest koncepcja wentyla bezpieczeństwa, czyli tego, że władza pozwala na takie filmy, ponieważ one właśnie pozwalają troszeczkę zmniejszyć napięcie w społeczeństwie. No wiele, prawda, teorii na ten temat jest, ale one wszystkie sprowadzają się do tego, że jak mówię, taki bardzo uproszczony obraz zamordystycznej władzy, która wszystko o wszystkim decyduje i wszystko może bardzo prosto załatwić, po prostu nie wytrzymuje no właśnie tego testu, tego, co tak naprawdę się działo. Proszę Państwa, i druga rzecz. W takim najprostszym ujęciu Człowieka z żelaza się przedstawia jako właśnie film, który należy do nurtu kina moralnego niepokoju. Ja mam nadzieję, że Państwo mieliście wykład na temat kina moralnego niepokoju, więc nie muszę o tym mówić, prawda, dokładnie o czym to było. Ale znowu najprościej rzecz ujmując, mówi się o tym, że kino moralnego niepokoju było kinem, które piętnowało słabości systemu komunistycznego po prostu. Ono miało swój odłam dokumentalny, miało swój odłam fabularny. Generalnie struktura każdego filmu moralnego niepokoju była taka, że pokazywano pewną sytuację społeczną, która zmuszała ludzi do zachowań niezgodnych z moralnością, po to, żeby odnosić z tego własne korzyści, jak gdyby przenosiła ciężar tej niemoralności na system polityczny. Robiła to systemem aluzji, bo tak naprawdę nigdy wprost tego nie powiedziano i nawet nie można było tego powiedzieć, ale to ukotkę dla wszystkich całkiem czytelny, że ludzie poprzez życie w takim systemie są zmuszeni do niemoralnych zachowań. Jeszcze jednym elementem ważnym kina moralnego niepokoju był motyw zdobywania świadomości, tak? Czyli głównym bohaterem większości filmów moralnego niepokoju był człowiek, który jak gdyby przychodził tak prawie że z zewnątrz, tak? Był taki w początkowym momencie był taką czystą tablicą, tabula rasa, i on w trakcie tej fabuły, opowiadanej fabuły, otwierały mu się oczy, tak, że on pod koniec filmu był świadomym obywatelem, tak jak przykład można mnożyć, bo właśnie każdy film coś takiego zawiera, jak nie wiem, Amatorze Kieślowskiego, prawda, prosty robotnik, który nic nie rozumie ze świata, który dookoła niego się dzieje, kupuje kamerę, żeby filmować narodziny swojego dziecka i pierwsze kroki, przypadkiem zupełnie zwraca tą kamerę w stronę jakichś uroczystości zakładowych i krok po kroku jak gdyby zaczynają mu się otwierać oczy, zaczyna rozumieć świat, w którym żyje. I dokładnie tak samo jest w tych dwóch filmach. Mamy w Barwach ochronnych tego magistra, tak, człowieka, który nie przyjmuje do siebie całej zawiłości rzeczywistości, w której on żyje. I mamy tak samo Człowieka z marmuru, czyli bohaterkę, reżyserkę filmową Agnieszkę, która
poprzez robienie filmu dowiaduje się znowu o świecie, w którym żyje. I zresztą Krystyna Janda mówiła, że to poniekąd było także odwzorowanie jej własnej drogi, że ona w momencie, kiedy zaczynała ten film, to nic nie wiedziała o robotnikach, o przewodnikach pracy, nic nie wiedziała o Polsce lat 50., nic nie wiedziała o naturze systemu, w którym żyje. I poprzez realizację tego filmu po prostu zrozumiała. Także tak wyglądają te fabuły, taką drogę przechodzą bohaterowie tych filmów. Taką drogę przechodzili przynajmniej niektórzy z tych aktorów, taką drogę przechodzili widzowie. Przynajmniej takie było założenie. I z tego powodu właśnie kino moralnego niepokoju czerpie taki tytuł do chwały, tak? Bo istnieją takie głosy, które mówią, że kino moralnego niepokoju niekoniecznie było bardzo wyrafinowane filmowo. Na przykład największy esteta polskiego kina, czyli Wojciech Jerzy Has, kaligraf, u którego każdy kadr był dokładnie zaplanowany, każdy odcień światła był przećwiczony, każdy mebel, czy każdy detal, czy każde akcesorium w kadrze było sprowadzane gdzieś tam, wysmakowane i tak dalej. Has kina moralnego niepokoju po prostu nienawidził i mówił, że to w ogóle nie jest kino, że to jest dziennik telewizyjny tak naprawdę. No istnieją takie głosy i one nie są bezpodstawne. Więc co do estetycznej wartości tych filmów, można się spierać, one są różne zresztą, bo to jest dosyć dużo filmów. Natomiast największym, jak się uważa, tytułem do chwały kina moralnego niepokoju jest właśnie to, że ono sprzyjało budzeniu świadomości obywatelskiej i służyło i sprzyjało rozpoznaniu rzeczywistości. W związku z tym, i tutaj powtarzam pewien mit, który, czy jest prawdziwy, czy nie wiem, bo cytując Gombrowicza, szalony byłbym, gdybym coś mniemał albo i nie mniemał. W związku z tym nie chcę nic mniemać, powtarzam pewien mit. Mit jest taki, że polskie kino drugiej połowy lat 70. odegrało ogromną rolę w dochodzeniu do sierpnia 80. roku, czyli w budowaniu świadomości społecznej, która sprzyjała powszechnemu buntowi społecznemu. I właśnie ten proces dochodzenia do świadomości jest obrazowany w tych filmach. I jednocześnie, jak mówię, bohaterzy tych filmów, którzy zdobywają świadomość, są jednocześnie taką figurą widza, który na początku nic nie rozumie rzeczywistości, która go otacza, ale stopniowo tej świadomości nabiera. Jeżeli chodzi o sam film Człowiek z marmuru, to wiele w nim rzeczy jest ciekawych. Wajda miał zawsze on zawsze oglądał dużo filmów i w związku z tym zawsze wyczuwał, jakiego typu estetyka kina w danym momencie doskonale się sprawdzi, jaka będzie nowoczesna, jaką widzowie oczekują. Lata 70. to jest okres wielkiej popularności amerykańskiego kina drogi. Końcówka lat 60. to jest moment, kiedy ta formuła z takimi filmami jak Easy Rider, na przykład, albo Znikający punkt, albo 100 tysięcy innych filmów właśnie wyrusza, można powiedzieć, w podbój światowej widowni. I z tego punktu widzenia właśnie ten film jest takim kinem drogi, dynamiczny, prawda, z tymi zdjęciami jazd samochodowych, prawda, z taką ostrą muzyką Andrzeja Korzyńskiego, więc doskonale korzysta z tej formuły. Z drugiej strony lata 60. to jest okres, można powiedzieć, takiej eksplozji filmów o filmie, czegoś, czego przedtem właściwie nie było albo było marginalne. Lata 60. to jest okres, kiedy to staje się właściwie główny gatunek filmowy, tak, z takimi filmami jak, nie wiem, 8,5, tak, czy filmy Godarda, czy właściwie każdy znaczący reżyser filmowy robi właśnie taki film w filmie, zresztą Wajda też właśnie robi film na wszystko na sprzedaż. No i w latach 70. ta moda na właśnie filmy, które są refleksją nad sposobami powstawania filmów, w dalszym ciągu się utrzymuje i to był taki sygnał, taki znak kina artystycznego. No i to też było bardzo widoczne i można powiedzieć w pewnym sensie, że film Człowiek z marmuru, już pominąwszy te wszystkie kwestie polityczne, jest właśnie przykładem takiego filmu, w którym się toczy dysputy na temat tego, jak się powinno robić film. Tak do rangi symbolu urasta
moment, w którym Agnieszka kłóci się ze swoim operatorem, starej daty operatorem, Andrzejem Zajączkowskim, na temat tego, czy filmować ze statywu, czy nie. Tak? To są takie drobiazgi, ale one wskazują na pewien manifest estetyczny, można powiedzieć. Mianowicie ten starej daty operator mówi, oczywiście ze statywem, oczywiście pani Agnieszko, ustawiamy na statywie. Filmowanie ze statywu jest takim znakiem starej estetyki filmowej, kina lat 50., powiedzmy sobie, kiedy ruchomość kamery była bardzo ograniczona, a kiedy już ją poruszano, to gdzieś tam na szynach, także to były takie bardzo płynne, gładkie ruchy. Natomiast lata 60., 70. to jest okres, kiedy wchodzi bardzo popularna staje się metoda kamery z ręki. Także Agnieszka, która krzyczy na tego swojego pana Andrzeja, czy tam pana Leonarda, mówi, jakie kurczę statyw, jaki statyw, dawaj mi tą kamerę, tak? No ona przez to właśnie jest reprezentantką nowego pokolenia filmowców, które właśnie jest tak blisko rzeczywistości, tak? Na wyciągnięcie ręki, na wyciągnięcie obiektywu. I dalej to jest też film, który w dosyć ciekawy sposób problematyzuje obecność materiałów dokumentalnych w filmie fabularnym. Wajda oczywiście był reżyserem kina fabularnego, ja zrobił trochę filmów dokumentalnych też, ale są w cieniu. Zresztą nie wszystkie z nich są czystymi dokumentami, niektóre byśmy nazwali raczej filmami edukacyjnymi. Ale w każdym razie w tym filmie, w gruncie rzeczy, ten film polega na tym, że mamy tutaj pojedynek rozmaitych form materiałów dokumentalnych, tak? Czyli mamy wewnątrz tego filmu Andrzeja Wajdy pod tytułem Człowiek z marmuru, mamy na przykład pokazywany film pod tytułem Oni budowali nasze szczęście, czyli taki typowo propagandowy film z lat 50. A oprócz tego mamy rozmaite materiały, które niezmontowane, które gdzieś tam się znajdują, prawda, i są donoszone do montażowni, i te materiały niezmontowane są właśnie takim taką prawdą, tak? Czyli taki wywód na temat tego, na czym polega prawdziwość kinematograficzna, czy prawdziwy jest film dokumentalny, czy prawdziwy jest film fabularny, czy też prawdziwe są materiały dokumentalne tak długo, jak nie zostaną zmontowane. To wszystko możemy sobie wyczytać w rozmaitych takich teoretycznych pracach na temat kina, ale można powiedzieć, że Wajda prowadzi wywód na ten temat właśnie za pomocą swojego filmu fabularnego. No i ten film jest też oczywiście takim rozrachunkiem środowiskowym, tak? On pokazuje rozmaite postacie ze środowiska filmowego. Jest tutaj na przykład reżyser Burski. Znowu reżyser Burski właściwie mógłby zostać przeniesiony przy niewielkiej zmianie realiów do filmu Barwy ochronne i zająć miejsce Zapasiewicza, tak? Bo reżyser Burski jest konformistą, który w znakomity sposób, że tak powiem, w tym swoim konformizmie umie się poruszać. No i doskonale ten konformizm mu służy, a Agnieszka, młoda reżyserka, która ma tylko, prawda, worek marynarski ze swoimi rzeczami i nic więcej, można powiedzieć, że w gruncie rzeczy jest odpowiedniczką tego młodego magistra idealisty z Barw ochronnych, tyle że to jest przeniesione w kontekst środowiska filmowego. W związku z tym no, filmowcy wręcz mogą się domyślać, kto tutaj jest takim, prawda, portparol, jak to się mówi, konkretnej postaci. Zresztą ten rozrachunek środowiska filmowego także dotyczy przeszłości. Jest tutaj moment, kiedy właśnie jest to oni budowali nasze szczęście i następują napisy końcowe i tam widzimy nazwiska Andrzeja Wajdy, tak? Czyli Wajda chce przez to powiedzieć, ja też uczestniczyłem w realizacji socrealistycznych filmów propagandowych, co akurat niekoniecznie jest prawdą, bo sam takich filmów nie robił, chociaż był asystentem na planie u Patelskiego przy filmie o betonie. Był asystentem Aleksandra Forda, tak, czyli tego, no, można powiedzieć, takiego reżysera mocno upolitycznionego, chociaż bardzo dobrego skądinąd. No ale w każdym razie Wajda nie zasłania się tutaj, tylko mówi, jeżeli chcecie nas rozliczać z tamtego okresu, to mnie też, tak, i swoje nazwisko tutaj umieszczę. Z czysto formalnego punktu widzenia niezwykle ciekawa jest postać głównej bohaterki, czyli Agnieszki, która uległa potężnej takiej transformacji w stosunku do pierwotnego konceptu. Wiadomo dobrze, że w momencie, kiedy Aleksander Ciborylski pisał scenariusz, to pierwowzorem postaci Agnieszki była Agnieszka Osiecka i stąd zresztą się bierze
imię ekranowe. Przeczytam Państwu, jak Agnieszka jest portretowana w scenariuszu 1963 roku. Jak Państwo zobaczycie film, to Państwo docenicie skalę odmian. Mianowicie ten opis wygląda tak. Była to bardzo młoda dziewczyna. Miała na sobie kostiumik z ciemnego tweedu w bardzo dużą kratę i ażurowe pończochy też ciemne. Na nogach czarne szpilki, trochę zmroszone, ale jeszcze eleganckie. Nie wiem, czy Państwo znacie Człowieka z Marmuru, czy nie, ale ci, którzy znają Człowieka z Marmuru, to jak czytają, że Agnieszka miała kostiumik, ażurowe pończochy i czarne szpilki, to jak gdyby rozumieją ten dowcip, tak? I Państwo, ci, którzy Pani nie znacie, jak zobaczycie postać Agnieszki graną przez Krystynę Jandy, to jest to wręcz humorystyczne. I dalej. Agnieszka siedziała przycupnięta na brzegu wytartego fotela. Siedziała przycupnięta. Następny dowcip. Miała na sobie ten sam tweedowy kostiumik, którym odwiedziła przedwczoraj muzeum i zachowywała się tak samo powściągliwie, tyle że z nieco mniejszą pewnością siebie. No więc tak była scharakteryzowana pierwsza Agnieszka jako nieśmiała, skromna osoba, która siedzi przycupnięta, nosi ażurowe pończochy, wytarte szpilki i tak dalej. Kiedy Krystyna Janda dostała tę rolę i to była jej pierwsza duża rola filmowa, nawet się pojawia napis po raz pierwszy na ekranie i nie wiedziała, jak ją zagrać, to tutaj cytat z Jandy. Nikt nie wiedział, jaka ta dziewczyna ma być. Wajda zaprowadził mnie na plan do Agnieszki Holland, która realizowała Niedzielne dzieci. Kazał mi się jej dokładnie przyjrzeć. Agnieszka Holland była znana z takiego bardzo wyrazistego sposobu zachowania na planie. Zresztą pamiętam do dzisiaj jak wspomnienie Adama Holendra. Wspomnienie Adama Holendra z planu filmu chyba Niedzielne dzieci, jeden z pierwszych telewizyjnych filmów Agnieszki Holland. I Holender mówi tak, przyszła no, drobna dziewczyna na plan, tam siedzieli aktorzy i se gadali, tak? No więc Agnieszka Holland mówi, no dzień dobry Państwu, nikt jej nie słucha, tak? Więc troszeczkę głośniej mówi, no dzień dobry Państwu, dalej nikt jej nie słucha. No i Agnieszka Holland wreszcie mówi, będzie cisza do kurwy nędzy? Tak, i Holland pisze, no i w tym momencie wiedziałem, że Agnieszka będzie reżyserem, tak? No więc prawdopodobnie tego typu idiomu szukał Wajda, mocnej, zdecydowanej dziewczyny, kiedy polecił Krystynie Jandzie iść na plan do Agnieszki Holland, ale to chyba nie całkiem zagrało, bo ona pisze, wspomina tak dalej Janda. Obejrzałem ją dokładnie, ale w dalszym ciągu nie wiedziałem, kogo mam grać. Przypomniały mi się takie narwane dziewczyny z liceum plastycznego i pomyślałam, że można by je narysować, żeby można by narysować coś podobnego, tylko grubszą kreską z większym natężeniem emocji. No więc tak to oczywiście w tym filmie jest. Natomiast taką kropką nad i jest decyzja o maskulinizacji tej postaci, która do dzisiaj, ta decyzja wzbudza duże zainteresowanie. Janda wspomina tak. Wajda powiedział, że Amerykanie robią filmy z samymi mężczyznami i zapytał, czy ja wobec tego nie mogłam zagrać mężczyzny. I właśnie takie przełamanie genderowe, tak, czyli kobieta, która i sposobem ubierania, i sposobem zachowania, i taką skrajnością swoich reakcji przypomina stereotypowego mężczyznę, no to do dzisiaj się ciekawie ogląda. To jest na tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz, zakończenie filmu. Zakończenie filmu, nie chcę Państwu spoilerować, ale powiem tyle, że zakończenie filmu odbywa się w najpiękniejszym polskim mieście, czyli w Gdańsku. I że to, że ono się odbywa w najpiękniejszym polskim mieście, to oczywiście nie jest przypadek. Rok 76, nawiązanie do wypadków grudniowych 76 roku. I w pierwotnej wersji, właśnie chciałem Państwu pokazać klip z tego, jak ten film miał się kończyć, ale się nie kończył, ale niestety nie pokażę, więc opowiem. Więc w pierwotnym wersji miało być tak, że film ma się kończyć na cmentarzu w Gdańsku. Mianowicie Agnieszka, jak Państwo zobaczycie, przez cały film poszukuje Birkuta i wreszcie dowiaduje się, że Birkut został zastrzelony podczas zamieszek w Gdańsku w grudniu 70 roku i idzie, żeby złożyć kwiat na jego grób i nie znajduje tego grobu, ponieważ pochówek ofiar roku 70 był bardzo utajniony i był tak, że tak powiem, zamazany, żeby nie można było tych ofiar jakoś zidentyfikować. W związku z tym zatyka kwiaty za bramę
za bramę cmentarną. I Wajda nakręcił tą scenę i wtedy mu powiedziano, że absolutnie taka scena nie może zostać, ponieważ jest ewidentnie zbyt aluzyjna w stosunku do grudnia 70 roku, a w grudniu nie zginął w ogóle. No więc Wajda w związku z tym tą rolkę taśmy zachował i włączył ją następnie do filmu Człowiek Żelaza, stąd możemy to dzisiaj oglądać. Natomiast pozostał Gdańsk, tak, z tym, że bez słowa aluzji do grudnia 70 roku, ale w tym dziwnym kodzie, w którym w latach 70 obowiązywał, wszyscy to i tak zrozumieli, tak, że kiedy przedostatnia scena filmu jest taka, że Agnieszka spotyka, no trochę Państwu zaspoileruję, ale oglądamy film dla celów naukowych, także to nie szkodzi. Kiedy Agnieszka spotyka syna Birkuta przy Stoczni Gdańskiej, to dla publiczności lat 70. było oczywiste, że Stocznia Gdańska to jest miejsce buntu z grudnia 70. roku. Proszę Państwa, strasznie dużo spędziłem czasu, poświęciłem filmowi Człowiek z marmuru. No bo jest wiele rzeczy do mówienia i prawdę powiedziawszy mógłbym jeszcze mówić co najmniej drugie tyle, żeby najważniejsze rzeczy powiedzieć, ale nie chcę tak zostawić całkowicie bez komentarza drugiego filmu, bo byłoby to absolutnie nieuzasadnione. Ten drugi film jest filmem niezwykle ważnym, chociaż kompletnie innym. Więc jak mówię, parę słów na temat tego filmu. Krzysztof Zanussi, chwileczkę tak sobie otworzę ten porządek, który tutaj... Okej. Proszę Państwa, Krzysztof Zanussi, który w latach 70. miał znakomity okres, tak? Lata 70. to jest najlepszy okres Krzysztofa Zanussiego, kiedy on staje się jedną z najważniejszych postaci kina polskiego. Można powiedzieć, chyba o ile pamiętam takie odczucia społeczne, oczywiście one nie mają charakteru obiektywnego, no bo jak popatrzymy z dzisiejszej perspektywy na kino polskiego okresu, to mamy tam całą plejadę znakomitych reżyserów, jest Krzysztof Kieślowski i Wojciech Jerzy Has i Kazimierz Kuc, Agnieszka Holland zaczyna swoją twórczość, Grzegorz Kulikiewicz, cała paleta ważnych nazwisk, ale tak jak sobie przypominam, taką subiektywną jak gdyby intensywność, taki ranking lat 70., to chyba Zanussi był postrzegany jako druga osoba po Wajdzie w kinie polskim w tym okresie. No, po serii bardzo ciekawych filmów, począwszy od Struktury kryształu, przez Bilans kwartalny, Życie rodzinne, Konstans, Kontrakt, właśnie Barwy ochronne, to wszystko są niezwykle ważne filmy. No, zupełnie inne niż filmy Wajdy. Filmy Wajdy właśnie były takimi filmami, czasami się mówi, bardzo filmowymi, tak? Czyli Wajda był takim właśnie człowiekiem, który śledził te trendy, który umiał twórczo te trendy wykorzystywać, który miał malarską wyobraźnię, tworzył wspaniałe obrazy, które zapadały w pamięć, który nadawał swoim filmom bardzo dużo energii, intensywności, ruchu, który potrafił tworzyć takie barokowe spiętrzenia obrazów i metafor. Także to było takie kino spełniające takie wymogi filmowości. Natomiast Zanussi był kimś o kompletnie innym temperamencie i zresztą czasami mu zarzucano nawet, że on właściwie nie robi filmów, tylko słuchowiska radiowe, tak, człowiekiem o innej proweniencji, nie był malarzem, był fizykiem z pierwszego wykształcenia, chyba zdaje się nie skończył studiów, następnie studiował filozofię, tak, a dopiero później przeszedł do kina, w związku z tym kino dla niego było nie tyle elementem ruchu fizycznego jak u Wajdy, kino dla niego było formą ruchu myśli. I w związku z tym, tak jak Państwo zobaczycie, ten film dzisiejszy ma taką formę dialogiczną. Zresztą nawet krytyka pisała o tym, że to są dialogi platońskie. I to była forma ulubiona przez Zanussiego. W najważniejszych filmach Zanussiego, takie jak Struktura kryształu, jak Barwy ochronne, jak Imperatyw, no i tak dalej, i tym podobne. Można by wymieniać. Najważniejsze filmy Zanussiego właśnie polegają na tym, że jest dwóch antagonistów, którzy prowadzą ze sobą dyskusję. No i można powiedzieć, że to są nudy na pudy, tak, że nie na tym kino polega. Niektórzy tak mówili. Dopóki się nie wejdzie w temperaturę tej rozmowy. Teraz, jeżeli mówimy o filmie Barwy ochronne, to ono ma znowu kilka
kilka pięter. Tak? Pierwszy, znowu taki, tak przyjęło się to tak w historii polskiego kina referować, to jest ten wymiar polityczny. Ja nie wiem, czy słusznie, czy nie, ale trochę jestem tutaj niewolnikiem tego, jak się o tych filmach pisze i pisze się o nich głównie w kontekstach politycznych. Tak, kino moralnego niepokoju jest nurtem, który jest definiowany przede wszystkim w kontekście politycznym. No i teraz, jeżeli chodzi o właśnie ten kontekst polityczny, to Barwy Ochronne mają taką typową strukturę filmu moralnego niepokoju, a ta struktura to jest struktura pars pro toto, tak? Czyli to, oprócz tego, co mówiłem wcześniej o tych filmach, to jeszcze jest tak, że te filmy pokazują pewne bardzo konkretne środowisko i to konkretne środowisko ma służyć jako symbol całości układu politycznego. Czyli to, jeżeli mówię o konkretnym środowisku, to mówię na przykład o środowisku naukowców na studenckiej konferencji naukowej, tak jak jest w tym filmie. Albo może mogę mówić o środowisku pracowników państwowych zespołów rozrywkowych, jak jest w filmie Wodzirej. Albo o pracownikach teatru prowincjonalnego, jak w filmie Agnieszki Holland. Wyleciał mi to z głowy, ale mniejsza o to, tak? Pierwszy pełnometrażowy film Agnieszki Holland. Albo środowisko szkolne, jak w filmie Szansa Feliksa Falka i tak dalej, i tym podobne. Zawsze mamy wycinek, pewien bardzo konkretny, i ten wycinek jest portretowany poprzez relacje pomiędzy jakąś osobą, która pełni funkcję władzy, i jego podwładnymi. Przy czym, jak mówię, w powszechnym odbiorze, i to także w latach 70., była to taka metafora szerszego układu politycznego. No i tak jest, że, tak jak Państwu mówiłem, że cechą tej portretowanej sytuacji jest to, że tak zwani zwykli ludzie, normalni ludzie są zmuszani do rozmaitych czynów, postępowań niezgodnych z moralnością, ponieważ taki jest układ, w którym żyją. Skądinąd, proszę Państwa, ta postawa była do pewnego stopnia skuteczna politycznie, tak? Bo ona była właśnie taką poetyką, która służyła obnażaniu słabości systemu. Natomiast była co najmniej dwuznaczna moralnie, ponieważ oznaczała, i dzisiaj tak się o kinie moralnego niepokoju czasami można przeczytać, ona oznaczała, że zdejmujemy z siebie odpowiedzialność za nasze postępowanie i przenosimy ją na pewien szerszy układ, tak? Czyli jeżeli coś robię niemoralnego, to nie dlatego, że ja jestem jakoś tam wadliwy moralnie, a dlatego, że odpowiedzialność za to jest gdzieś tam na zewnątrz, poza mną. To była postawa, to była poetyka, która służyła właśnie wychowywaniu takiego, jak gdyby, można powiedzieć, do pewnego stopnia infantylizmu, tak? Gdzie czujemy się jako społeczeństwo bezgrzeszni i świetlani, właśnie dlatego, ponieważ bardzo łatwo nam się udaje wypromieniować pewne zachowania wątpliwe moralnie gdzieś tam na zewnątrz, gdzie indziej. I filmy moralnego niepokoju oczywiście takie były. Dalej, ten drugi element tego pejzażu politycznego to było pokazywanie zdegradowanego środowiska ludzkiego. Państwo zobaczycie w tym filmie, że akcja się dzieje na obozie studenckim, naukowym, jak mówię, i jak gdyby dwa główne środowiska, czyli środowisko pracowników naukowych, środowisko studentów, trzeba powiedzieć, że obydwa sportretowane no, w taki bardzo niepochlebny sposób. Tak? Studenci są albo krzykliwi, albo infantylni. Główny akt buntu studenckiego, który w tym filmie się odbywa, jest po prostu szczeniacki. Tak? Więc jak gdyby nie jesteśmy w stanie się utożsamić z buntownikami, środowisko naukowe jest przeżarte konformizmem i myśli tylko o sobie, jest bardzo miałki intelektualnie. Także jak gdyby nie ma w tym filmie żadnego takiego momentu. Możemy się zastanowić, czy taka interpretacja sama w sobie nie jest no, moralnie podejrzana. Dalej mamy, jak mówię, figurę władzy. Figura władzy była nieodłącznym elementem kina moralnego niepokoju. Tutaj figurą władzy jest postać rektora, prorektora właściwie odgrywana przez Mariusza Dmochowskiego. Nie wiem, czy Państwo znacie Mariusza Dmochowskiego z jakichś filmów, ale to był taki klasyczna figura władzy, ponieważ on był takim tęgim, potężnym, dużym mężczyzną, takim tubalnym głosie, w związku z tym on zazwyczaj gdziekolwiek grał, to grał właśnie takich jakichś no,
właśnie takie figury władzy i tutaj tak samo. I chcę Państwu zwrócić jeszcze uwagę na taką właściwie marginalny moment z tego filmu, mianowicie w pewnym momencie jest taki wieczorek jak gdyby zorganizowany artystyczny i tam występuje Halina Mikołajska. I ta Halina Mikołajska, znowu dzisiaj to dla nas nieczytelne, ale Halina Mikołajska była członkiem KOR-u, Komitetu Obrony Robotników, w związku z tym Zanussi miał bardzo poważne kłopoty z tym, żeby ona została w tym filmie. W ogóle dostał polecenie, żeby ją wyciąć, ale jakoś udało mu się ją obronić, za wyjątkiem tam chyba jednej czy dwóch kwestii. Ale umieszczenie jej w tym filmie było takim sygnałem ze strony Zanussiego, bo ona fabularnie jest nieznacząca. Właściwie te sceny nie mają żadnego znaczenia fabularnego, natomiast właśnie mają znaczenie jako taki rodzaj mrugnięcia okiem do widza, takiego zasygnalizowania istnienia takiego porządku, oczywiście dla tych, którzy ten kod umieli odczytać. Zresztą też bardzo ciekawy moment tego filmu, w pewnym momencie, kiedy dwaj protagoniści schodzą gdzieś tam w dół do piwnicy, to oni zatrzymują się przy figurze Birkuta, tak? czyli posągu jak gdyby przeniesionym z człowieka z marmuru. No to technicznie Zanussi kręcił swój film parę tygodni po Wajdzie we Wrocławiu, wytwórni filmów fabularnych, i tam zobaczył ten posąg i postanowił go wykorzystać, ale oczywiście było to tak, że nie było to niewinne, tak? To było także takie zasygnalizowanie swojego poparcia dla Wajdy i tego, że oni obydwaj są po tej samej stronie i w tym samym miejscu. Więc jak mówię, ten kod polityczny w ten sposób wyglądał, to w taki sposób typowy dla kina moralnego niepokoju. Natomiast to, co jest istotą tego filmu, to są właśnie te dialogi pomiędzy docentem a magistrem, przy czym te dialogi mają właśnie taki wymiar dysputy etycznej. Moglibyśmy powiedzieć, i tak się też często o tym filmie mówi, że to jest taki dialog cynika z idealistą, tak? Przy czym szczególne wrażenie robi cynik, grany przez Zapasiewicza, i to jest jedna z największych kreacji w historii kina polskiego. Cynik, temat na długą rozmowę, tak? Kim jest cynik? Ale najprościej rzecz ujmując, cynik jest człowiekiem, który robi źle, mając świadomość tego, że robi źle. I teraz jak gdyby ocena tego nie jest całkowicie jednoznaczna i dlatego ocena Zapasiewicza w tym filmie nie jest całkowicie jednoznaczna, ponieważ robić źle, mając świadomość tego, że się robi źle, nie jest łatwo, proszę Państwa, generalnie. Generalnie większość ludzi uruchamia tak zwane mechanizmy racjonalizacji, czyli jakiegoś takiego fajnego wytłumaczenia sobie, że to, co robimy, w gruncie rzeczy nie jest złe. Państwo pozwolicie na malutką dygresję, chociaż właściwie już nie mam czasu, ale jeszcze pozwolę sobie na tą dygresję. Mianowicie piękny mechanizm racjonalizacji opisał chyba Havel, albo Havel, albo Kundera, ale chyba Havel w sile bezsilnych. Mianowicie on pisze tak, nie wiem, czy Państwo wiecie, czy nie, a jak nie wiecie, to zaraz się dowiecie. W czasach realnego socjalizmu we wszystkich krajach uwielbiano wieszać rozmaite plakaty, różne napisy, prawda, takie państwowotwórcze, a w Czechosłowacji to jest zwłaszcza uczestnictwo w Czechosłowacji. Ja byłem w Czechosłowacji w latach 80. to byłem zaskoczony, że w ogóle tyle mogą pomieścić tych czerwonych, białych napisów na czerwonym tle w rozmaitych miejscach. No i Havel mówi tak, wyobraźmy sobie, że kierownik sklepu warzywnego otrzymuje polecenie od swojego szefa, żeby wywiesić w witrynie sklepu warzywnego napis pod tytułem "Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się". Ten kierownik ma w nosie, prawda, to czy ci proletariusze się połączą, czy nie. Nic go to nie obchodzi. Ale lubi być kierownikiem sklepu warzywnego, tak, dostaje za to niezłą kasę, tak, może swojej córeczce kupić łyżwy na przykład pod choinkę i tak dalej. W związku z tym chce być tym kierownikiem. Ale dosyć trudno psychologicznie jest jemu powiedzieć, ja mam w nosie tych proletariuszy, czy oni się połączą, czy nie, ale chcę mieć dobrą kasę. Mechanizm prawidłowy psychologiczny jest taki, że on mówi, a właściwie dlaczego ci proletariusze nie mieliby się połączyć? Dobrze, żeby się połączyli. I on wtedy jak gdyby znajduje wewnętrzne uzasadnienie dlatego, że on dobrze robi, wieszając tą
właśnie ten plakat, chociaż oczywiście robi to z powodów czysto konformistycznych. Także taki jest mechanizm, któremu na ogół podlegamy, że jak coś robimy, nawet jeżeli to robimy całkowicie z pobudek interesownych, egoistycznych, to staramy się znaleźć jakąś taką ładną formułę, która nas zracjonalizuje. Z tego punktu widzenia postawa cynika, który robi źle i wie, że robi źle, jest postawą taką nieludzką. W związku z tym można powiedzieć, że cynik albo jest człowiekiem jak gdyby pozbawionym jakiejkolwiek wrażliwości moralnej. I zresztą w tym filmie pada takie pytanie, kiedy magister się odważa w pewnym momencie, w kluczowej scenie na balkonie, to jest najważniejsza scena tego filmu, to pyta, czy to jest przejaw braku charakteru, tak? Albo też można powiedzieć, że cynik jest postacią tragiczną, tak? Ponieważ cynik właśnie ma pełną świadomość jak gdyby własnej podłości, tak? No i właśnie ta rozpiętość jest bardzo wyraźnie widoczna w filmie Zapasiewicza. Zresztą żadna z tych postaci nie jest wbrew pozorom jednoznaczna, bo w takich bardzo prostych odbiorach Człowieka z marmuru mówi się o tym, że to jest film, który pokazuje szlachetnego, prawda, idealistę, magistra, który się zderza z diabolicznym właśnie docentem, ale z drugiej strony ten magister, idealista, no właśnie taki grzeszy naiwnością. Zresztą magister jest typową postacią Zanussiego. W odniesieniu do filmu Zanussiego utarło się takie słowo, pojawiło się takie pojęcie Zanussoid. Tak? Zanussoid to jest bohater filmu Zanussiego. I najlepiej Zanussoida opisał Kałużyński, który bardzo zresztą nie lubił filmu Zanussiego i mówił, że tak. W tych filmach Zanussiego pojawia się właśnie taki Zanussoid, który ma taką mentalność harcerza, tak? I to takiego harcerza z podstawówki, który mówi, tak, naprawdę jest zło na świecie, tak? Naprawdę ludzie sobie robią świństwa? Nie wierzę, serio, prawda? Czyli taka totalna naiwność, tak? I w tej postaci idealisty tutaj istnieje taki mocny rys tego, że ten jego idealizm sąsiaduje z naiwnością, ale to jeszcze nie byłoby najgorzej, ale on sąsiaduje również z konformizmem, tak? Czyli w gruncie rzeczy ten idealista musi podjąć pewne decyzje, które być może są wątpliwe moralnie, ale dla niego są niekorzystne i on, żeby ich nie podejmować, nie przyjmuje rozmaitych rzeczy do wiadomości. Być może tak jest. Z drugiej strony mamy właśnie tego diabolicznego docenta, w którym jest wyraźnie rys tragiczny, tak? Właśnie całej świadomości upadku, który się wiąże z tą jego pozycją, ale z drugiej strony on pełni rolę takiego prowokatora, który pozwala, że tak powiem, wybrzmieć tym wszystkim pytaniom. I prawdę powiedziawszy, ten cały dyskurs etyczny jest, wydaje mi się, niezwykle ponadczasowy. Tak? Gdybym miał z dzisiejszego punktu widzenia popatrzeć na dwa filmy, które obydwa uwielbiam i uważam, że są fantastyczne, ale gdybym miał mimo to powiedzieć, który z nich jest dzisiaj ciekawszy, jakkolwiek filmowo na pewno bardziej rozbudowany jest film Andrzeja Wajdy, to jednak bym być może zaryzykował takie twierdzenie, że jednak Człowiek z marmuru bardziej należy do historii, że te kwestie, które on porusza, bardziej dotyczyły lat 70. niż naszych czasów. Natomiast to, co pojawia się w filmie Zanussiego, no jest ponadczasowe chyba. No już nie chcę dłużej przynudzać, także dziękuję Państwu bardzo.